Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Dzisiaj opowiemy sobie historię, która świetnie nadaje się na film o prawdziwej, ciężkiej drodze do sukcesu. Bo Henryk Sienkiewicz był gościem, który mimo tego, że najbliżsi go nie wspierali, to robił twardo swoje. Jak ktoś mu mówił, że jest kijowy, to się nie przejmował i szedł po prostu swoją drogą, aż wreszcie za swoje hity, zasłużenie dorobił się naprawdę potężnego hajsu. No ale jak to, w dobrym filmie będą też dziewczyny, problemy z prawem i walka, w której nigdy nie wziął udziału. Czemu? Spokojnie, dowiecie się tego już teraz w Historii bez cenzury. Urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej. Jego dzieciństwo nie było jakieś fascynujące, więc w zasadzie nie ma co was nim zanudzać. Okej, warto wspomnieć, że jego rodzina była szlachecka, choć biedna, jak żarty z Teleekspresu. I może jeszcze jedno. Tak, to warto dodać, że jego familia miała naprawdę imponujące CV, jeśli chodzi o walkę narodowo-wyzwoleńczą. Jego pradziadek walczył w Konfederacji Barskiej, dziadek w Powstaniu Kościuszkowskim, ojciec w Listopadowym, a Henryk nigdzie. Ale dlaczego tak się stało? Zaraz sobie opowiemy. W 1858 roku naszego bohatera przyjęto do gimnazjum w Warszawie. Zamieszkał na stacji, ale o dziwo nie wciągnął go świat stołecznych imprez, a mnóstwo czasu spędzał w katedrze świętego Jana, o której mawiał, że to najpiękniejszy kościół na świecie. Czemu to ciekawe? Cierpliwości. Heniek uczył się dzielnie, ale względny spokój zakłócił mu wybuch powstania styczniowego. Jak już pamiętacie, jego rodzina miała piękne tradycje, jeśli chodzi o walkę o niepodległość, ale Henryk nie mógł się pochwalić udziałem w takich walkach. Nie dlatego, że sam nie chciał, inni nie chcieli. Po pierwsze, wojsko. Nie przyjęto go do służby, bo miał niecałe 17 lat, a poza tym koksem to on nie był. Na komisji wojskowej kategorii A by nie dostał. Bliżej mu było do E, bo cytując źródła, miał kruchą postać, wątłe siły i nie nadawał się do wojaczki. Poza tym była taka opcja, że udziału w walkach zabronili mu rodzice. W powstaniu brał udział jego brat i po prostu chcieli uniknąć takiej sytuacji, że w razie nieszczęścia zostaną bez żadnego syna. No i niby jest to jakieś usprawiedliwienie, ale nie dla Sienkiewicza. Nie mógł im tego wybaczyć i w sumie nie tylko im, bo sam o sobie później pisał, że jest jedynym Sienkiewiczem, który nie imał się wojennego rzemiosła. Przyszedł jednak czas, kiedy i on wywinął rodzicom numer wbrew ich woli. Po upadku powstania ledwo wiązał koniec z końcem i na bank przydałoby mu się lepiej płatne zajęcie niż udzielanie korków, czym się wtedy zajmował, ale on wbrew woli rodziców nie poszedł na medycynę, a na filologię. Ich reakcja wyglądała prawdopodobnie mniej więcej tak. W sumie nie ma się co dziwić, bo podobnie jak i dzisiaj, to nie są najbardziej perspektywiczne studia, ale po pierwsze Henryk miał cichą satysfakcję z wywinięcia rodzicom numerów ich stylu, a po drugie, znacznie ważniejsze dla polskiej literatury, uwielbiał swoje studia. Uwielbiał chodzić na wykłady, ale też uczył się na błędach, bo kiedy na studiach koncertowo rozbabrał sobie robotę, próbując pisać 5 powieści naraz, to już później tego nie zrobił. Z reguły koncentrował się na pisaniu jednego dzieła i jak je skończył, to dopiero przechodził do drugiego. Swoją drogą na studiach poznał też kilku kumpli. Był tam m.in. Bolesław Prus i razem stworzyli drużynę gwiazd polskiego pozytywizmu. Ale prawda jest taka, że chłopaki z tej ekipy za plecami Sienkiewicza trochę się z niego podśmiewywali. Jeden z nich bez owijania w bawełnę twierdził, że Sienkiewicz to miernota, a nie jakiś talent i w zasadzie ciężko mu się dziwić. To znaczy, na pewno nie mówił tego tylko z próżności, bo faktycznie trochę czasu minęło, zanim talent Sienkiewicza do pisania wielkich hiciorów się odblokował. Kiedy na przykład jego kumpel po znajomości próbował przepchnąć jego pierwsze publikacje do tygodnika ilustrowanego, to nawet wtyki nie pomogły i szefostwo powiedziało, że no sorry, ale takiego gniota to oni nie opublikują. Niech mnie ktoś przytuli.
Nasz bohater co prawda krytyki nie lubił, ale nie załamał się. Pracował nad sobą, co przyniosło efekty. Już po krótkim czasie zaczął trzaskać sporo felietonów, recenzji sztuk, co przyniosło dodatkowe bonusy w postaci bywania na salonach. Poza obyciem imprezowym, które przydało mu się później, jak już został gwiazdą, jak w mordę strzelił, to wtedy też zaczął się pewien zbieg okoliczności, albo jak kto woli, przypadłość, którą roboczo nazwałem mariofilią. Tak jest, kręciły go Marie. Jak bardzo? Sami się przekonacie. Pierwszą Maryśką w jego życiu była panna Kelerówna. Zawrócił jej w głowie dość mocno i w sumie nie ma się co dziwić. Był 28-letnim, dobrze zapowiadającym się pisarzem i cenionym felietonistą. Całkiem spoko partia. Dziewczyna zachwycała się swoim narzeczonym. Henryk też ją w sumie bardzo lubił, ale żeby się tak od razu żenić? W końcu cierpliwość stracili jej rodzice. Stwierdzili, że jak chłopak nie chce szybko brać ślubu, to niech spada. Mimo protestów dziewczyny zerwali zaręczyny. Maryśka się załamała, a Sienkiewicz, wzorem innego wielkiego Polaka, Kościuszki, po nieudanym związku wyjechał do Ameryki. Czemu akurat tam? Bo miał być takim Maxem Kolonką, czyli korespondentem Gazety Polskiej z USA. Piękne, it's beautiful. Płynie mi do... Kiedy wrócił zza wielkiej wody, to jeszcze jakiś czas jechał na opinii gościa, który mówi jak jest i robił odczyty, jak to się tam sprawy mają w Ameryce. Później znów wysłali go jako korespondenta, tylko tym razem do Włoch. Pobyt w Rzymie był jednym z pierwszych bodźców, jakie natchnęły go do napisania swojego największego dzieła, ale czymże jest ta informacja przy fakcie, że wtedy właśnie w Wenecji poznał kolejną Marię, tym razem Szetkiewiczównę. Zakochał się jeszcze mocniej niż poprzednio i tym razem to on miał parcie na ślub, ale tutaj komplikacja była zupełnie innego rodzaju. Jego sympatia była rozbrajająco szczera i jasno postawiła sprawę. Miała gruźlicę i nie wiedziała, jak długo jeszcze pożyje, ale zakochany Henryk nie dawał za wygraną i poprosił o pomoc kumpla. Gość sprawdziłby się dzisiaj w szeroko pojętym PR-ze, bo nagadał Maryśce, jaki ten Henryk jest fantastyczny i przekonał ją do tego, że nawet jeśli nie wie, jak długo jeszcze pociągnie, to ostatnie lata życia warto spędzić z Sienkiewiczem. Wzięli ślub, doczekali się dwójki dzieci, ale niestety choroba się nasiliła i Maria zmarła, mimo że mąż robił co mógł, a nawet, żeby czymś zająć ukochaną, zabrał ją na ruletkę do Monte Carlo. Ktoś powie, wow, skąd miał na to wszystko pieniądze? Otóż właśnie wtedy drukowała się pierwsza część trylogii, a Sienkiewicz zaczynał bycie gwiazdą. Jego dzieła wkroczyły na zupełnie inny poziom, co zapewniło mu ogromną sławę i mnóstwo kabony. Co takiego się stało? Znalazł przepis na idealną powieść, chociaż bardziej odgrzał antycznego kotleta, ale tak czy inaczej wstrzelił się idealnie w gusta. Schemat, którego pierwszy raz użył w Ogniem i Mieczem, a później z radością używał w kolejnych dziełach, był bardzo prosty. Miłość od pierwszego wejrzenia, rozdzielenie zakochanych, przygody, finał i żyli długo i szczęśliwie. Tak to chwyciło, że koledzy, albo jak kto woli konkurencja, mieli straszny ból o to, że to nie oni na to wpadli i kiedy tylko mogli, to wyśmiewali Sienkiewicza. Ale on się nie przejmował chłopakami z kompleksami. Na swoim sprawdzonym schemacie szybko machnął Potop, a potem Pana Wołodyjowskiego w 2 lata, co oczywiście nie znaczy, że pisał na kolanie. Nie, nie, bardzo dokładnie się przygotowywał, żeby jego dzieła miały klimat tamtych czasów i miejsc. I to właśnie między innymi za tą dbałość o szczegóły kochali go fani. Niektórzy nawet z własnej woli wysyłali mu pieniądze, żeby mógł skupić się na tworzeniu dobrego kontentu. Jakbym żył 100 lat później, to bym był youtuberem! Co robił z tymi pieniędzmi? Nie przepuszczał bezmyślnie jak 50 cent, tylko odkładał na konto, a pieniądze z odsetek przeznaczał na stypendium imienia swojej żony. Pomagał artystom chorym na gruźlicę i z jego pomocy skorzystali m.in. Konopnicka, Wyspiański czy Ted Meyer. Jak więc widzicie, przysłużył się polskiej literaturze znacznie bardziej niż mogłoby się wydawać, a to nadal nie koniec, bo bardzo przyczynił się też do sprowadzenia na Wawel szczątków Mickiewicza. No ale Mickiewicz Mickiewiczem, a Henryk w tym czasie miał też inne plany. Marzył o wyprawie do Afryki i udało mu się przekonać do tego jedno z pism w zamian za kolejną porcję świetnych relacji. To, co tam zobaczył, zainspirowało go do napisania W pustyni i w puszczy, gdzie Staś Tarkowski ustrzelił lwa. I to też się nie wzięło znikąd. Sienkiewicz uwielbiał polować. W trakcie swoich afrykańskich wojaży ustrzelił m.in. hipopotama
i krokodyla, czyli całkiem niezłe trofea, ale co to? A, to oburzone głosy obrońców zwierząt, którzy pewnie już krzyczą, że o Jezu, nasz noblista był po prostu mordercą. Apeluję o spokój, bo tak się składa, że Sienkiewicz ostro działał w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami, które swoją drogą na naszych ziemiach powstało jako druga organizacja tego typu na świecie. Podczas powrotu do domu poznał bogatą rodzinę Wołodkowiczów, a szczególnie spodobała mu się ich przybrana córka. Nie zgadniecie, jak miała na imię. No a jak? Mogłoby się wydawać, że głównym problemem będzie tutaj różnica wieku, bo ona miała 18, a Heniek 46 lat, ale w tym przypadku sprawa posypała się przez wyjątkowo pokręconych teściów. Przede wszystkim chcieli, żeby ślub odbył się w Rzymie. Tyle dobrego, że podczas wyjazdu na rozpoznanie terenu Henryk zobaczył kapliczkę Quo Vadis, czego konsekwencje znamy wszyscy, ale wtedy miał większe problemy. Teściową, która wtrącała się we wszystko. Ślub w końcu odbył się w Krakowie, ale bardzo szybko okazało się, że dziewczyna nie kocha Sienkiewicza, a rodzina wydała ją za mega gwiazdę wyłącznie dla lansu. Ludzie jednak szybko zaczęli gadać, że skoro tamci tak szybko dążą do rozwodu, to może Sienkiewicz ma jakieś problemy, wiecie, z tymi sprawami. Ale Henryk nie przejmował się hejterami i zaplanował piękną zemstę przy użyciu zasięgów, które generowały jego dzieła. Jego kolejną powieścią była Rodzina Połanieckich, w której autor wyśmiewał swoich byłych teściów i całą ich rodzinę. Ludzie doskonale wiedzieli, o kogo w tym wszystkim chodziło, chociaż Sienkiewicz nigdy tego głośno nie potwierdził. W każdym razie efekt był tego taki, że Wołodkowiczowie mieli na salonach przegwizdane. Po tej przerwie na zemstę Sienkiewicz wysmażył swoje największe dzieło, Quo Vadis. Przygotował się do niego jeszcze lepiej niż do poprzednich wydawnictw, co przełożyło się na sukces. To było jego The Wall, dzieło nad dziełami, które ukochali ludzie na całym świecie. Profilaktycznie warto przypomnieć, że w tej książce przedstawił losy prześladowanych chrześcijan za czasów Nerona. Na zasadzie kontrastu pokazał różnicę między rozpasaniem rzymskich obyczajów a chrześcijańską moralnością. I trafił tym w sedno. Jak bardzo? To już był hit za życia Sienkiewicza, ale kiedy zmarł, kiedy przychodzi z reguły druga fala popularności autora, to w samych tylko Stanach Zjednoczonych w ciągu roku sprzedano 1,5 miliona egzemplarzy. Sam bym chciał tyle sprzedać. Poza uwielbieniem fanów, sukces odczuł też w portfelu, bo z samych tylko krajowych honorariów zgarnął 100 tysięcy rubli. Ile to było? No, na przykład za te pieniądze można było 285 tysięcy razy wrócić z imprezy taksówką. I to po nocnej taryfie, więc całkiem sporo, ale mógł zarobić znacznie więcej, bo Quo Vadis było światowym bestsellerem, ale tutaj na przeszkodzie stanęło rosyjskie prawo. A w zasadzie to jego brak. Chodzi o to, że formalnie mieszkał w Rosji, a tamtejsze ustawodawstwo nie przewidywało czegoś takiego jak prawo autorskie. Gdyby przeprowadził się do Krakowa i przyjął obywatelstwo austriackie, to zarobiłby znacznie więcej, a tak to kasę zgarnęli wydawcy, tłumacze, a potem filmowcy. Ale Sienkiewicz aż tak o to nie walczył, bo kasy i tak miał sporo, poza tym dobrze wiedział, że zawsze może liczyć na swoich fanów, chociaż nawet jego samego czasami potrafili zaskoczyć. Na przykład wtedy, jak kupili mu chałupę. W 1900 roku w ramach podziękowania za tyle lat pracy i kolejny hit, którym byli Krzyżacy, naród się zrzucił i kupił Henrykowi dworek razem z 300 hektarami ziemi, do którego w 1902 roku wprowadziła się rodzina Sienkiewiczów z psem. Z sympatycznym jamnikiem o imieniu Wykop. A wiecie, co się stało mniej więcej w tym samym czasie? Poznał kolejną Marię i to był jego ostatni epizod z dużo młodszą dziewczyną. Ona miała 24, a on 53 lata i mimo to znowu zakochał się jak dzieciak. Wysyłał jej swoje dzieła, listy naszpikowane komplementami, a ona odpisała mu mniej kwieciście, za to bardzo konkretnie. Panie! Daj se spokój. To znaczy, możemy się tylko domyślać, że tak odpisała, bo oryginalnej treści listu nigdy nie poznamy. Henryk wściekły prawdopodobnie podarł go i wrzucił w ogień. No.
Później jej się odmieniło, ale Henryk naprawdę miał już gdzieś użeranie się z dużo młodszymi pannami. To w ogóle była chyba jego najdziwniejsza dziewczyna, bo najpierw zrobiła go w trąbę, potem uciekła do klasztoru, jeszcze później kręciła z kimś innym, a na koniec popełniła samobójstwo. Małżeńskie ukojenie znalazł wreszcie Henryk w ramionach, a jakże, Marii, ale tym razem Marii Babskiej. I kto wie, może kluczem do szczęścia było to, że tym razem dziewczyna nie była od niego aż o tyle młodsza. O tym, że Sienkiewicz dostał Nagrodę Nobla, dobrze pewnie wiecie ze szkoły i nie byłoby potrzeby zanudzania was tym faktem, gdyby nie pewna ważna rzecz. Otóż często uważa się, że nasz bohater dostał ją za całokształt. No nie do końca, bo każdy Nobel, nawet literacki, jest zawsze uzasadniany. W przypadku Henryka to były szczególne walory epickie i narodowe. Warto o tym pamiętać, żeby albo przyszpanować w towarzystwie, albo błysnąć na maturze. Chyba, że znowu będzie lalka. No ale dobra, dobra. O Noblu dla Henryka każdy coś tam słyszał, ale o wiele mniej już mówi się o tym, co Sienkiewicz robił, kiedy wybuchła I wojna światowa, a to też piękna sprawa. Wiele osób zarzuca mu, że nie opowiedział się otwarcie po żadnej ze stron, ale wyjaśnienie, czemu akurat tak się zachował, jest tutaj bardzo proste. Zacznijmy od tego, że opuścił swój majątek i przeniósł się do szwajcarskiej miejscowości, której nazwa kompletnie nie ma znaczenia. Ważne jest natomiast to, że aktywnie działał w Komitecie Generalnym Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Ale co to ma wspólnego z tym, że nie opowiedział się po żadnej ze stron? Po prostu zdawał sobie sprawę z tego, że jeżeli kogoś poprze, to komitet nie będzie mógł działać we wszystkich zaborach. Więc to nie tak, że nie miał zdania. Po prostu chciał jak najlepiej. Sienkiewicz niestety nie dożył końca wojny i zmarł 15 listopada 1916 roku, a jego pogrzeb jakby zwiastował to, co miało się wydarzyć niemal dokładnie za 2 lata, bo na jego trumnie była flaga z polskim godłem, a obok leżały sztandary z Muzeum Polskiej Emigracji, a po 8 latach już w niepodległej Polsce jego prochy spoczęły w katedrze świętego Jana, tej samej, którą uważał za najpiękniejszy kościół świata i w której tak często przesiadywał. Moglibyśmy skończyć odcinek jakimś stwierdzeniem w stylu: ojej, szkoda, że o Sienkiewiczu już mało kto pamięta, ale bylibyśmy kłamczuchami, bo Henryk jest w naszej kulturze cały czas żywy. Czy to w postaci książek, cytatów, filmów, czy imprez. I na jedną z nich chcielibyśmy was teraz szczególnie mocno zaprosić. 3 września 2016 roku o 11 w warszawskim Ogrodzie Saskim, ale też w wielu innych miejscach w całej Polsce będziecie mogli wziąć udział w narodowym czytaniu największego hitu Sienkiewicza, czyli, jak już wiecie, Quo Vadis. W linku w opisie filmu znajdziecie listę instytucji, które biorą udział w akcji, a aktualności szukajcie na facebook.com/narodowe-czytanie. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.